Dzisiaj, widzowie, zagramy sobie challenge razem z Admirosem. Siema, Admiros. Siemanko, witam bardziej serdecznie. Pojedynek. Bardziej pojedynek, nie challenge. Po prostu jak wystartuję tutaj, jak za starych dobrych czasów, pojedynek Flotar versus Admiros. Zero modów, nie ma tutaj nic. Pure skill, full tryhard Admiros. Po prostu ładujemy i od razu stawiasz, gdzie chcesz. Okej, nie wiem, gdzie stawiać. Soudę. Już. O, dobra, po... Nie wiem, oj. Zobaczyłem, że można na środku postawić, to od razu to wykorzystałem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A mogę wszystko stawiać, gdzie chcę, tak? Tak. Możesz wszystko... Okej, dobra, chcesz się tak bawić? Spoko. No tak. Startujemy. Tam, Flotar? Co tam, jak tam twoja sauda, która stoi na środku i nic nie robi? Spokojnie, ona po prostu czeka, żeby widz zostawił łapkę w górę. Dokładnie. I subskrypcję. No. Dokładnie tak, także możecie to zrobić, bo moja sauda się po prostu nudzi teraz. Dobra, umiejętność. Po prostu będę spamował umiejętnością. Ja wiem, co zrobię. Czekaj, ja też mogę spamować umiejętnością. No, możesz to spamować. No. Wiesz co? Ja snajpera od razu zostawiam. I tyle. Ale okej, nie wiem, czy dobra. To się uda, czy nie. Czy to ma sens, to co robię. W ogóle nie graliśmy na tej mapie, nie wiemy, jak tutaj stawiać te balony, więc dlatego wystartowałem w lobby. Żeby szanse były wyrównane. Ty, wydaje mi się, że masz więcej balonów, Admiros. No może tak być, ale tu wszystko może się zmienić. Poza tym jest dziwnie jakoś... No. Mam wrażenie, że zaraz coś przyjdzie wielkiego, jakaś fala i to będzie, to się źle skończy. Może tak... Wiem, jaka tu małpa będzie dobra, ej. Tak shooter? Bo ja o tym pomyślałem, że tak nie, shooter. Nie, zwykła małpka. Czemu? Ale zwykła małpka z upgrade'em na Juggernauta. Oj, będą się odbijały te pociski. Tak, będą się tak odbijały pociski, że... No. No, dobra. Że wszystko rozwali ta małpka. Okej, może rzeczywiście. Taka jest moja taktyka na dzisiaj. No dobra, ciekawa taktyka, nie powiem, że nie. W ogóle na razie żadne balony się tam... Nie, dobra, coś się przebija. No, coś tam się przebija, ale no. No, ale cały czas jest to jakoś tak za mało, bym powiedział. Dobra, 430. W ogóle nie ma nawet gdzie farm położyć. Chociaż nie, można... Właśnie, farmy, zapomniałbym o najważniejszym. Nie, ale nie gramy. Do 80 rundy Armii rozgramy dzisiaj tylko. Żeby nie było, że później będą zasady wprowadzane jakieś. To czy małpki możemy sprzedawać? Można w sumie wprowadzić taką zasadę, że można sprzedawać. Okej, dobra. I Admiros sprzedaje wszystkie małpki i się po prostu podaje. Mogę sprzedać twoją małpkę na przykład? Nie, tak wiesz, sprzedać twoją małpkę i wziąć za nią kasę, po prostu. Nie, tak nie można. Dobra, coś tam te balony strzelają. Czekaj, mogę kliknę sobie na twojego snajpera, żeby... O kurde, ładnie twój snajper bije. Wiesz co, problem jest z tą moją małpką jeden, że ona nie ma zasięgu, ten Juggernaut. No, a rzeczywiście. Ona nic nie robi. Jest w takim miejscu. Ja myślałem, że tutaj one... Chyba, że te balony przez środek jeszcze przechodzą. Będą przechodziły przez środek. Dobra. Okej, dobra. Okej. Także jest szansa, że jeszcze się to... że jeszcze się to uda. Dobra, wezmę sobie to, pod to zagram. Kurde, nie wiem, jakie małpki powinienem stawiać tak naprawdę. Które są... No ja też nie. Jakby ja pomyślałem o tym Juggernaucie, bo tak wygląda to, jakby naprawdę to było coś dobrego. No. Dobra, 700. Tylko, ojejku, ale tragiczne usta. Chociaż nie jest źle. Dobra, powiem mam ci, że... jedną sekretną małpkę, którą ustawię. Ja też, farma. O, naprawdę grasz pod farmy? No tak, to jest pierwsze, co pomyślałem takie, że... Farma zawsze spoko. No nie dobra, ma co tutaj jakby. 80 rund, a Admiros idzie pod farmy. Podoba mi się to, nie ukrywam. Bo może, wiesz, tutaj... O kurde, mamy coś na metalowe. Dobra, mamy coś na metalowe. Juggernauta pewnie. On musi rozbijać metalowe, no nie ma opcji. No. Spike to... Tak. Chociaż nie, ty Juggernauta jeszcze nie masz kupionego. A nie, no faktycznie. No. Ale Spike Pult powinien już. No, zobaczymy, zobaczymy. A mamy w ogóle coś na kamo... Nie mamy nic na kamo metalowe jeszcze. Ale to wszystko przyjdzie z czasem. Na kamo metalowe? Ja mam Juggernauta na kamo. Masz? O, dobra. Spajkopult, on widzi kamo. No to zarąbiście. No. Dobra. Więc metalowe tylko jedno kliknięcie i mamy to. O, idą kamo. Okej. Bije, dobrze. Bije. To jest moja sekretna taktyka. Sekretna taktyka. A to mój snajper jest totalnie useless. Okej, dobra, czyli ja teraz stawiam moją wieżyczkę. Moją sekretną broń, że tak powiem. Tylko nie mam nawet, gdzie tego postawić, to jest ten problem. Ty, naprawdę nie mam gdzie tego postawić. Mm-hmm. Gdzie to w ogóle się a tutaj mogę postawić. Tutaj. Mało Szynkowy miejsca jest na tej mapie. Może? Bardzo mało. No nie ma niestety miejsca, więc no... Dobra. Ale bez modów tak dziwnie się gra, jakoś tak inaczej. Tak, jasne, bo tutaj jakieś losowe małki, tutaj jakieś ultimate crossbuff. O kurde, znowu kamo, Admiros. Sobie dobrze twoje radzą. Dobra, no i liczę na to, że te dwie armaty, które są tutaj, dadzą radę bez problemu wygrać mi tą gierkę.
Zobaczymy, czy tak będzie. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby dały radę. No, armaty nawet nie widzą kamo. Nawet no, nie widzą nie, kamo. Nie widzą kamo, ale mogę postawić wioskę i wtedy będą widziały kamo na przykład. Okej. Okay. Nie, no, ale nie będę tego robił, bez przesady. Dobra, okay. Ładnie, 203, a dobra, tutaj... ja już mam to, co najważniejsze, czyli bank. O, już no i masz tak naprawdę bank. Nic więcej już nie potrzebuję. Okay. Jakby no, pokonam cię po prostu kaską. Okej. Okay. Ej, w ogóle jest 40 runda dopiero. No jest, jest, ale no. Możemy to przegrać. No możemy, jasne, 63 runda, to wiadomo, że będzie, może być z tym problem. Dobra, druga farma już leci. Okej, okay, lecimy coś takiego. Może postawiłbym kolejnego tego jegomościa, tylko pod coś powiedzmy innego. Dobra, zrobiłbym pod to i wtedy też to na pewno będzie dobrze działało. Dobra, Dmiros, nie masz szans najmniejszych. Tak? No, serio, to już możesz się poddać. Już ale miało... czemu? Bo nie masz szans, bo ja postawiłem coś. Snajpera kolejnego? Tak. I to jest snajper okay. Pod środkowe drzewko. Dobra, ciekawe zagranie tutaj z nie, twojej strony. Ty drugą farmę masz już, o kurde. No tak, tak, jakby wiesz, później będę miał piąty tier, który cię po prostu rozwali. Taki właśnie, jest plan. Właśnie, piąty tier, czyli jednak farmy tutaj warto kupować. No, wydaje mi się, że warto, no. No dobra. No, przekonamy się. Dobra, zbiorę kaskę z jednej farmy, bo jest dużo i wtedy kupuję sobie drugi bank. Mhm. I teraz stawiam trzecią farmę. O, trzecia farma. Tak, dobra. Myślę, że to jest najlepsze, co mogę zrobić w tej sytuacji. Dobra, no ja i co? No i tyle w sumie. Pociski. No i zobaczymy. Liczę na to, że chociaż może to powinienem kupić. Kurde, mam tyle rzeczy do kupienia tutaj. Czekaj, pamiętaj, bank. Że już kiedyś cię rozwaliłem taką strategię. Właśnie, jak postawiłeś te banki, to coś mi zaczęło świtać, że kurde, Admiros chyba już tego używał. Już coś tam było. Tylko, że wiesz, jest 50 runda, więc już tu do końca dużo nie zostało, więc no tak, to obawy są. Faktem, tak rzeczywiście jest. O kurde. Dobra, ten snajper nadrabia. Trzy farmy zrobione i trzy myślę, że w zupełności mi wystarczą. Okej. I teraz robimy sobie snajperka. O, kolejny snajper. Pod jakie drzewko? Tak mogę zapytać? No oczywiście, że pod dolne. To jest jakby oczywiste tutaj. Okej. Dobra. Ale tego Juggernauta też bym chciał jakoś tutaj bardziej, wiesz? Juggernaut. Kurde, gdzie postawić ciebie? Ile się zbierało z farm przy Collect All? No Collect All to ze wszystkich farm zbierało. No tak, tak. Prostu. I to ile potrzeba tam było? 8 tysięcy? Zależy, czy mamy chyba na 9,5 tysiąca, bo ja mam umiejętność taką. Okej, dobra. No. Więc kurde, te kamobalony się przydzierają wszędzie. Ale nie dobrze, mój też niszczy. Całe szczęście. 16 tysięcy, no dobra. No, za dużo tych balonów się tutaj pokazuje, powiem ci. Zobacz na mojego snajpera, Flotar, co robi. Ja pierdziel, czy to jest... Nie klikam na niego nawet, żeby sobie nie spoilerować, ale widzę... On jeszcze nie jest tym najlepszym snajperem. Widzę. To jeszcze nie jestem full snajper. Niedobrze. Dobra, też muszę semi-automatic sobie kliknąć tutaj. Patrz, on już wszystko robi, zobacz jak on się obraca. Pyk, no. pyk. A, muszę umiejętności używać, dobra. Spam umiejętnością cały czas. Co mógłbym jakoś ci zaszkodzić, jak myślę? Nie co da mogę się. Jeszcze zrobić, żebyś po prostu miał gorzej. Żeby ci się nie udało. Wiem. Nie 58 wiem. Runda, kurde. Inżynier może pod to? Nie, inżynier by tu średnio się sprawdził. Bo z dwóch stron przychodzą te balony i to jest ten problem. Ale jak ty szybko strzelasz? No tak, no to jest snajper, on strzela. O, metalowe kamo. Oj. Ale dobra, nie ma problemu? Nie, Juggernaut nawet chyba daje radę, tak mi się wydaje. Strzelają. Duży. BFB. Nie, żadne dla nas tutaj wyzwanie, tak mi się wydaje. No, ja tutaj mam dwóch takich... Dobra, Ultra Juggernaut jest kupiony. O no, on nie ma zasięgu! Ej! On nie ma zasięgu, Flotar! No nie ma. Nic nie robi, ej, halo! Moje pieniądze, zwrot! Zwrot pieniędzy, może powinienem go sprzedać. Jak chcesz, to go sprzedaj, ale wiesz, o kurde, no ale wiesz co, jak się coś tutaj już dobije, no to on będzie po prostu one shotował. No tak. No w sumie... Więc, 63 runda. O, to koniec? Nie. Zobacz, i wszystko jest od razu niszczone. Okej, dobra. Tego Juggernauta, kliknę sobie, zobaczę, żeby... On nic nie zbił prawie. Coś tam bije. Dobra, bijcie moje... Nie za dużo bije, niestety. Moje małpeczki.
Kochane. Dobra, i mam jeszcze jednego... O kurde, czy ty zebrałeś kasę z banku? Zebrałeś. Niedobrze. Zebrałem, no. Niedobrze. Nie dam ci kaski jak coś. Nie, a czekaj, nie. Zobacz, ile masz? 9 tysięcy. To tam. No, nie jest jakoś dużo. Bieda, bieda, Admiros. No spokojnie, jakby wiesz, zbieram na coś bardzo, ja wiem, bardzo elite, dobrego. Na Elite Defendera zbierasz. Tak, zgadza się. No, wiesz, nie... To było wiadome, że na to. No bo na co innego. Kurde, ale ten Elite Defender jeszcze tyle rundy do końca. No, on może zrobić, wiesz. Jajajaj, dobra. Ja już tylko czekam, mogłem go najpierw kupić, bo ten Juggernaut, no... Niby spoko, ale on nie jest aż tak dobry. Dobra, dobra, tak myślę. Nie, no jeszcze muszę poczekać. Dobra, tutaj mam to. Tutaj by było to, chociaż nie, to mi ratuje sytuację całą. Kurde, mam dylemat. Dobra, Elite Defender. Ojej, jest Elite Defender? Niedobrze. Aż nic nie ma. Niedobrze. Szkoda, że nie mogę zablokować jakoś tego przejścia, albo coś zrobić. No, ale ładnie strzela ten Elite Defender, to muszę przyznać. Mhm. Gdzieś tutaj. Coś, żeby jakieś twoje małpki spowolnić, kombinuję. Tak, ale... ja właśnie też kombinuję tak, żeby... Nie ma jak tego Elite Defendera jeszcze twojego ogarnąć. Żeby go zablokować. Dobra, tutaj... Jest mało miejsca na tej mapie do stawiania. Za mało. Dobra, 2000. Chyba, żebym... Tak. Się nie da stawiać. Ej, bardzo mało miejsca jest w ogóle. No. Nie ma nawet opcji, żeby jakby wioskę dobrze postawić. Myślę, czyli tutaj by było ten, tutaj by było... No. Ja może tutaj postawię sobie super małpkę, to zawsze spoko jest. Super małpka? Pod jakie drzewko? Pod górne trochę. Okej. Spoko pomysł. Prawie zapomniałem z farm zbierać. Dobra, muszę chyba to zrobić, widzowie. Czyli robimy tak. Boję się. Robimy... Nie. Dobra, co ty robisz? Spokojnie. Co ty robisz? Mam plan, jak jeszcze odwrócić tą walkę, wiesz? Znaczy, jak odwrócić całe to starcie. Tylko muszę... Ciekawe. Muszę coś zrobić. Już jest 74. No, runda. Jest końcówka, kurde. Dobra, sprzedaję. Oj. Czy mogę jeszcze kogoś sprzedać? Nie. Mogę to sprzedać, ale co ty kombinujesz? To nie ma sensu. Spokojnie, Admiros. Mam pewien... Tylko, że źle to zrobiłem troszkę. Ale liczę na to, że się uda. Dobra, dawaj, szybko. 3 rundy do końca! Co ty robisz? No powiedz chociaż, bo ja się stresuję. Elite Defendera kupuję też, po prostu, na sam koniec. Aha, tak po prostu. No tak po prostu, Elite Defender. Dobra. Ciekawe tutaj zagranie widzę. Muszę, wiesz, próbować. Może jeszcze, wiesz, się to nadrobi jakoś. Tylko, czy jest... O, co ty tam? A, ulepszyłeś super małpkę. No, nie, crossbow monkey sobie zrobiłem. Okej, crossbow monkey, dobra. No, zawsze spoko. No, zawsze coś tam, nie? Okay. O kurde, masz Elite Defendera. No mam. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ale wątpię, że to cokolwiek tutaj zmieni. Okej, zrobimy sobie coś takiego. 78 runda, dobra, to ja sobie biorę helikopter małpkę. O, to bierz helikopter małpkę. Bardzo lubię helikopter małpkę. Dobra, i stawiaj robię sobie 78. Chyba pod górne drzewko. Dalej. O, pod dolne? Jakby mi się udało to zrobić, to by było pięknie, ale raczej wątpię. Że tak będzie, ale liczę, że może jakimś cudem, może... No nie wiem, czy ci się uda. Nie, zaraz zobaczymy, nie? Zaraz będziemy wiedzieli. Ostatnia runda praktycznie. Dawaj. Się dowiemy, kto wygrał. A Elite Defender wiesz, co robi, no jest po prostu niższy. Okej. Dobra. I teraz, żebyś tylko ty dostawał. Dawaj tego zomga. Bi. I czy to zadziałało? Raczej nie. Uwaga. Nie wiem. 186, 160. No, wygrałeś. Wygrałem. Jakim cudem? To jest niesprawiedliwe. Wiesz co? Armaty. Z dwóch stron armaty, one tak biją dużo. I wydaje mi się, że to przeważyło. Plus na końcu ja sprzedałem Saudę i kupiłem Alchemika, jak sobie byś zobaczył review map, żeby Alchemik tylko buffował snajpera. Żeby ten snajper jak najwięcej jeszcze zdobywał. Dobra. No to była taktyka, czekaj, zobaczę, 73 tysiące balonów, ja miałem 52 tysiące. No czyli... i to jeszcze na koniec, a ja bym zobaczył, miałeś inne drzewko, miałeś 2,05, a ja 0,25. I ty rozbijałeś te ciężej do rozbijania. Tak, no. To chyba środkowe drzewko jest dobre na początek, to co ty miałeś, jak są takie pojedyncze balony, a jak są te lepsze już, te Moaby i tak dalej, to wydaje mi się, że to górne lepiej działa.
No, to takie, takie coś. Ale dobra, wygrałem, bardzo fajny meczek, bo do końca nie było pewne, kto wygra. Także dzięki Armii, rozbijajcie oczywiście na kanał do Armirosa, wszystkie linki w opisie i do zobaczenia. Cześć. Elo.